Cześć wszyscy, z tej strony Berserker, a teraz po raz kolejny War Thunder, którego przez pewien czas po prostu sobie dałem no, chwilowo spokój, zająłem się innymi rzeczami i tak dalej, więc teraz postanowiłem sobie trochę w niego wrócić, trochę się nim pobawić, trochę postrzelać w samoloty i tak dalej, i tak dalej. Cały czas gadam i tak dalej, ale... Wow! This don't make any sense. Mój towarzysz właśnie zaczął do mnie strzelać, nie wiem po co. Przeleciałem pomiędzy skałami i diabli wiedzą po co to zrobiłem, ale tak. O Boże, to już pamiętam, czemu nie brałem wojsk amerykańskich. Te samoloty są tak wolne i niemało zwrotne, że to jest masakra. Świetnie. Wow. Gdzie ten celownik jest? What the hell, man? Kiedy ten sprzęt? O nie, jeszcze przeciążenie jakie. No leć! Co za szmira? No, asysta. Ale ten koleś, co kurde go zestrzelił, to niezłego ma kurde powera w tej swojej maszynie. Co? Ja nawet nie zauważyłem, czy on we mnie wleciał, czy on coś zrobił. A, i sam się jeszcze rozbił. Genialnie. Chyba jednak będę musiał cisnąć w rosyjską i brytyjskie te siły lotnicze, bo amerykańskie jednak coś tak, nie. Albo po prostu chwilowo będzie takie jakieś najpierw najgorsze na tym, a potem jak już walną jakąś tam jakiegoś maszynę, to po prostu klękajcie narody. Ale to się dopiero dowiemy później. No niestety. O, tu przeciwnik leży, jakiś po naszej stronie coś tam odwala. A, tak, bardzo. Tak, bardzo mało zwrotne te maszyny, ta maszyna jest. A, oczywiście tu mój. Polecisz trochę chwilkę, ten nagle tutaj przeciążenie 6G. Jakbym, no nie wiem, wleciał z całej atmosfery ziemskiej aż do Ziemi. Albo nawet gorsze by było. Prawdopodobnie gorsze. Bo jak przy takim tym, to już od razu takie przeciążenie to masakra. Aha. Muszę spróbować go. O, właśnie. Jest. A, tu jest. Wait, jest trzeba. Co on ma? To on ma jakąś rosyjską pewnie maszynę. Bo tylko rosyjskie maszyny mają taką moc. No nie, no i oczywiście jestem w złej pozycji, bo musiałbym chyba bardziej obrócić maszynę w inną tym. No i znowu oczywiście przeciążenie 75G. Asysta. Oczywiście. Niedobrze. Ale mam jeszcze dwa samoloty zwykłe, potem jeszcze bombowiec. I oczywiście ten samolot już odmawia mi współpracy, bo już wszystko nagle mu zaczęło działać. Przestał lądować, nie dam rady wylądować, zaraz się rozbije, ta... Oczywiście. Myślę. Dobra. F2A3. Pyry, pyry, pyry. No, ten jeszcze ma 4. Ha, potem jeszcze jeden Hawk mi został. Potem mam bombowca, który ma ogrom bomb przy sobie. Nie pod sobą, tylko przy sobie. Ale niestety tutaj, żeby być w 100% tak pewnym, żeby trafić z bomb, to trzeba by tego. Trzeba, no. Jak to jest? Nurkowanie? Nie, pikowanie? Pikowanie chyba. Żeby wziąłem ten jak najbliżej przy tego celu, który chcę zniszczyć, żeby jeszcze przypomniałem, że tutaj gadają po polsku też. Bo nagle zaczęli gadać po tym po angielsku, a tutaj nagle teraz po polsku, no bo tak. Trafienie!
Zaraz walnę w ziemię, znając życie. Bo jakby to było inaczej. Bo sterowanie, coś tam. Asysty. Człowiek od asyst. Nie udało mi się jeszcze nic zestrzelić w tym meczu. W poprzednich, no ale tu miałem inną nację, którą na pewno chyba sobie zagram potem. Asysta znowu. Pełno asyst. Ciągnij, ciągnij tą maszynę, chopie. Jak można tak wolno przedłużyć? Czy on chce po prostu umrzeć, czy jak? No. Trochę go podstrzeliłem. Aha, no to już wiem. Cały jeden ster mam tak ten haśnięty, więc... O, ta! Zara, jak to jest? J? Nie. G? Nie. J. Tak. Dziękuję bardzo. Samolot spłonął. Nie należysz do oddziału? Ład. Dobra. Cyk. Jedziemy dalej. No. Jakie to naprawdę są jakieś takie szmiry czystej krwi. W sumie jedna osoba od nas odpadła, jedna osoba odpadła u tamtych, potem mi jeszcze został bombowiec. Więc czasami będę następny. Oj. Ameryka to jednak był zły wybór. Na sam początek. Po tak długim czasie. Mogłem wziąć Rusków albo Brytanię, ale nie. Postanowiłem wziąć tych. Oj, oj, oj. Takie kurka przeciążenia. To jest niewybaczalne. I 15. I 16. MC200. Wow, 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 wow. Przed chwilą dostałem te... Co jest? Co się dzieje? No po prostu, no nie. No jak wracaj na pole bitwy, jak jestem na polu bitwy. Dobra, znacznik ten, tutaj to. To nie było fajne. Spodziewałem się czegoś bardziej, no nie wiem, a tu nagle zaczął mi się, zrobił mi się czerwony ekran, coś tam i ble. I poszło. W długą. O, nie ma tak powiedzieć coś bardzo oczywistego. Z jednej strony, z drugiej strony. Dla mnie to i tak nie ma różnicy, bo tak się jak będę musiał szybko zlecieć w dół, żeby ich zestrzelić. Znaczy zbombardować. Matko, ta zwrotność. Ta szybkość, ta zwrotność, ta... Czemu ty się bujasz góra-dół? Zanim dolecę na miejsce, to... Prawdopodobnie przez przypadek przeciwnicy dolecieli do naszego tego. Dość często się zdarza, że przychodzą... Bitwy przechodzą na te... Na tereny lotnisk. Zaraz, co ja chciałem? Aha, to chciałem. No, ustabilizuj się ładnie. Żebym mógł ten...
A, to był czołg, więc na pewno go nie trafiłem. Szlak. Chodziło mi, myślałem, że to są działka, ale oczywiście to był czołg, więc prawdopodobnie nie zrobiłem mu nic. Bo oczywiście jakby to było, żebym mu coś zrobił. Zaraz, tylko kurka, nadal mam problem ze z tym ogarnięciem, czy to... Ten? Aha. Chyba przesadziłem z koncentracją na tym bombardowaniu. Uja, ta. Oj, ta. To wygląda źle. To wygląda bardzo źle. Nie zmieniajmy faktów. Tak. No, wątpię, żeby to trafiło coś. O! A jednak. Niezbozianka. Coś trafiłem. Chyba jedno z tych dział przeciwlotniczych. I bum. Trafione, ale nie zniszczone. Łupie i łupie. I chyba jakoś wyłupać nie umie. O kurka, o kurka, o kurka. O kurka, leżę. Ja. No i tyle z amerykańskiej sił powietrznych. Tie. Najgorszy od... Jakie kurde... Mogłem wziąć na pierwszy mecz. Dalej, opuść ten mecz. Chcę jeszcze jeden zagrać. Sensowną jakąś nacją. No szybciej. Dziękuję, nie interesuje mnie to. Do widzenia. Tralalala. I tak prawdopodobnie umrze, przegramy. Halo. Halo. O. Działasz w końcu. Dobra. Rosjanie. Tak. To jest to. I o to chodzi. Siły rosyjskie. Miejmy nadzieję, że to nie będzie aż tak felerny początek powrotu do tej gry. Misje przejmujące. Jedno jedyne lotnisko i pełno wrogów. Rezerwa. A czemu niby nie? Czemu by i nie? Rezerwą polatać sobie. No, tutaj rezerwa masz. Dobrze. Zwrotny. Trochę wolny, bo widzę, że tutaj moi to tak chyba dość mocno. No co za kretyn! Już widzę, jak to będzie wyglądał ten mecz. Już to widzę. Szlak by ich. Kurde. Nie, no po prostu, no nie, no po prostu, no po prostu, no po prostu, no nie. Nie, 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 nie. Wziąłem bombowiec.
Nie, no po prostu, no nie. Kurde, towarzysz mnie zestrzelił. Potem wleciał we mnie przeciwnik, którego zestrzeliłem. Kiepski ten początek gry. Szlak. Nie, no po prostu, no nie. Tak bardzo nie. Tak bardzo po prostu, no nie. Tak bardzo, no. Teraz będę chyba powtarzał bez przerwy, tak bardzo, no nie, bo to już jest. Panie, do ciebie, no jak? Jak można pomyśleć o tym, że to będzie super mądry pomysł, żeby swojego towarzysza wywalić? Jak bardzo trzeba się urodzić durnym idiotą, żeby. Nie. Nie, po prostu, no nie. Po prostu, no nie. Kiedy jego. Wszyscy widzę tutaj się skupiają bardziej na bombowcach niż na innych samolotach. Mądre. I tak za chwilę padnę, bo widzę, że tutaj już jestem podziurawioną tą serem szwajcarskim, więc. Jedyne co mi ten, to za chwilę walnę w drzewo i tak dalej. No, tak jak mówiłem. Oj. Ten mecz mi się całkowicie. Jedyne co mi poniosło na duchu to wygrana, ale oczywiście. Nie. Jak można. Nie, ten facet na początku meczu to mnie całkowicie. Teraz to już rozbił, że. No tak se wleciał we mnie, nie wiem co on chciał udowodnić i nagle kurde. Nie. Czemu mam nagle taką wielką ochotę znaleźć tego kolesia i go zestrzelić? No nie, dobra. Jak to się mówi? Nie mieszaj się w coś, co nie warto. Trafienie krytyczne. Trafienie. No nie, no na bogat. Kolejny? Albo ten sam? Mądry inaczej. Kurde. No, zastrzelili go chociaż. G50. Czyżby to już koniec? Ta, koniec. Myśli mordercze mi przechodziły przez myśl. Po tym wszystkim, co te barany porobiły normalnie. Okej. Okay. A, jeszcze dostałem ten czwartą rangę sił rosyjskich. Dobra, to był kolejny odcinek z War Thundera po dużej przerwie. Ja widzę się z wami w kolejnym, więc na razie i cześć.